Witam Państwa, zapraszam na rozmowę dnia 18.10, a ze mną Michał Chrzemkowski, radny wojewódzki Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący klubu właśnie radnych Prawa i Sprawiedliwości. Witam Pana serdecznie. Dzień dobry Panie Redaktor, dzień dobry Państwu. Panie Przewodniczący, no kolejny gorący dzień, a wydawałoby się, że wakacje będzie trochę więcej spokoju. Dzisiaj Komisja Zdrowia obradowała, mówię o sejmiku, jakie efekty? No tak, to pierwsza Komisja Zdrowia po 2 miesiącach, była ta przerwa wakacyjna. W poniedziałek mamy sesję i rutynowo w czwartek przed sesją jest posiedzenie Komisji Zdrowia. Tematy jakie? Ja przewodniczę tej Komisji Zdrowia i dzisiaj, ponieważ będą na sesji prezentowana i działalność Narodowego Funduszu Zdrowia i wydatki tej instytucji, na jakie cele, a także będzie raport Państwowego Inspektora Sanitarnego. W związku z tym te tematy były również omawiane na naszej komisji dzisiaj. Ale też sanepid przedstawi swój raport, już też to o tym wiem. Tak, tak. Ale nie trzeba się niepokoić? Nie, niczego tam takiego, że tak powiem, alarmującego nie ma. To są mniej więcej podobne wyniki jak w poprzednich latach. Także jest to bardzo kompleksowo przygotowany materiał. Natomiast no, nie ma tam jakichś zdarzeń takich rzeczywiście niepokojących, które mogłyby nas zaniepokoić. COVID? O czym tutaj należy wiedzieć na tym etapie? COVID wygasa w tej chwili, tych przypadków stwierdzanych jest sporadyczna ilość. Raport jest za zeszły rok i on wskazuje na to, że tych zarejestrowanych przypadków zarażeń było w województwie o 10 tysięcy mniej niż rok wcześniej. Czyli tendencja spadkowa. Tak, tendencja spadkowa i też zgonów było mniej, takich krytycznych, trudnych przebiegów tej choroby było w zeszłym roku mniej niż w 2021 roku. Jest też informacja o tym, że zniesiono stan epidemii, a wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego w maju zeszłego roku. No i taka informacja, że w tym roku będzie już wygaszony. To przejdźmy teraz do kolejnego wydarzenia. Tak. Tutaj mam na myśli konferencję prasową, którą już Pan osobiście zwołał, a chodzi o to, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wydaje zbyt dużo pieniędzy na promocję. To Pańskie słowa. Jakie motywacje do tego, żeby taką konferencję dzisiaj zwołać? Tak, obserwuję już od dłuższego czasu, od 3 lat, że te wydatki na promocję województwa w tym segmencie, który promuje członków zarządu województwa, a więc jednocześnie promocje polityczne, one sukcesywnie wzrastają i to wzrastają ponad miarę i wyraźnie widać taką tendencję, że w tym roku wyborczym, a więc w obecnym roku, który po pierwsze jest przed wyborami parlamentarnymi, a po drugie przed wyborami samorządowymi, które odbędą się na wiosnę przyszłego roku, że ten budżet na promocję w pewnych segmentach jest po prostu rozdęty. Ale ktoś może powiedzieć, że no, trzeba więcej, bo trzeba się promować. Innego wyjścia nie ma. Tak, ta promocja ma bardzo różnego rodzaju kategorie, bo jest promocja gospodarcza województwa na przykład. To są projekty unijne realizowane przez jednostki samorządu województwa. To są pieniądze realizowane przez specjalną komórkę w Urzędzie Marszałkowskim. I to jest jednego rodzaju promocja. No na tak? Projekty unijne druga są pieniądze włączone już jakby w te projekty na promocję. Słucham? Na projekty unijne co do zasady są już włączone pieniądze, co jeśli chodzi o promocję. Tak, są znaczone. One są rzeczywiście wpisane w pomoc techniczną. To są też takie założenia, że ileś tam procent ma być przeznaczone na promocję. I rzeczywiście marszałek promuje te programy, te projekty, działania, poddziałania. I jak najbardziej my to popieramy. Tak samo popieramy te wszystkie projekty promocji konkretnych programów, inwestycji, które zostały doprowadzone do końca. Wszystko tym, co marszałek może się pochwalić, co jest realizowane. Jak najbardziej trzeba to promować. Natomiast sprzeciwiamy się natomiast takiej promocji, która polega na promocji poprzez imprezy, które organizuje Zarząd Województwa, różnego rodzaju konkursy, nagradzanie różnych środowisk, nagradzanie różnych osób w skali niewspółmierne jak gdyby do potrzeb w tej sytuacji. I widzimy wyraźnie, że przez te ostatnie 2 lata te wydatki są zdecydowanie zawyżone.
Jakie do są tej to pory wydatki, nagrody panie marszałka województwa na dajmy przykład. przykłady. Jakie przykłady? Na przykład nagrody marszałka województwa, które były przez wiele lat na poziomie 100, 150, 200 tysięcy, przez ostatnie 2 lata wzrosły do poziomu 400 tysięcy, a w tym roku prawdopodobnie będzie to jeszcze wyższa kwota, więc ponad 100%. Promocja województwa przez sport, a więc różnego rodzaju imprezy sportowe, na których członkowie zarządu oczywiście też się pojawiają, wypowiadają, promują się politycznie, to też jest wzrost o kilkaset procent, tak? No bo 2 lata temu jeszcze było to 20 tysięcy, a za ten rok, już na ten moment, mamy przewidziane 2 miliony na promocję przez sport. Ale mamy też dożynki wojewódzkie na przykład, które były organizowane zazwyczaj na wsi. Od 3 lat są organizowane w mieście. W 2021 roku kosztowało to w Toruniu, bardzo prestiżowym mieście, pani przyzna, 260 tysięcy. W tym roku jest to już planowane na 850 tysięcy złotych i to jest 3-krotnie więcej, więc jest to zdecydowanie ponad inflację, którą mamy. No właśnie, ta inflacja, za chwilę wysłuchamy opinii wicemarszałka Zbigniewa Ostrowskiego, ale zanim jeszcze poproszę o jej wyemitowanie, to dodam, że no, w tym momencie ktoś może zapytać, ale na innych wydarzeniach są też politycy różni czy samorządowcy i jest to jakby no, przyjmowane w sposób normalny. Racja i tak to jest normalna procedura, to jest tylko kwestia skali, tak? Ile takich imprez organizujemy? I ile wydatkujemy na to pieniędzy? To czyli o to według nam, pana tutaj to za chodzi, dużo tych oczywiście pieniędzy na te wydarzenia? Słucham? Według pana za dużo tych pieniędzy za dużo na jest te przeznaczanych, wydarzenia. Tak. A inne cele, ustawowe cele województwa są w ten sposób zaniedbywane. I to uważamy po prostu za bulwersujące i przeciwko temu się sprzeciwiamy. Posłuchajmy w takim razie wypowiedzi wicemarszałka województwa. Na naszym rynku inflacja buszuje po naszych stołach i portfelach, usługi rosną i myślę, że ta podwyżka kosztów prowadzenia promocji także wynika z tego, że zachodzą bardzo gwałtowne procesy inflacyjne. Takie są argumenty przedstawiciela zarządu województwa, panie przewodniczący. Ta inflacja tutaj wyraźnie jest na pierwszym miejscu. Tak, gdyby ten wzrost, o którym mówiłem dzisiaj na konferencji, wynikał z inflacji, to ja w ogóle tej konferencji nie organizował. Bo wziąłbym oczywiście pod uwagę to, że te wydatki mają prawo wzrosnąć. I gdyby wzrosło o kilkanaście, nawet kilkadziesiąt procent, to bym tej konferencji nie organizował, bo uznałbym, że mają prawo, rzeczywiście usługi na rynku drożeją. Nie drożeje tylko żywność i artykuły pierwszej potrzeby, ale również usługi kulturalne drożeją, organizacja. Choć natomiast teraz inflacja spada, w lipcu 10,8%. Inflacja spada, a tu mamy takie wydatki i pytanie, czy po prostu tej promocji nie należałoby jednak trochę się z nią ograniczyć, nie przesadzać, nie wydawać tak wielkich pieniędzy. No, w 2021 roku to było na te cele, które mówię, te cele promocyjne, ściśle związane z promocją polityczną, to było około 11 milionów, rok później 15, a w tym roku to już będzie na pewno powyżej 20 milionów. Czy pytał pan przewodniczący bezpośrednio zarząd województwa? Ta skala po prostu jest zbyt zawyżona. Czy pytał pan przewodniczący bezpośrednio zarząd województwa właśnie o tę sytuację? Tak, wywołałem ten temat na sesji czerwcowej rzeczywiście. Powiedziałem, że jestem zaskoczony, że wzrost wydatków na dożynki jest o 200%, że tak duży jest wzrost wydatków na promocję przez sport, ale pytałem też, na jakie cele mają być wydane dodatkowe 500 000 złotych na organizację oficjalnych spotkań zarządu. I takiej odpowiedzi nie uzyskałem ani na sesji, ani po skierowaniu się z drogą pisemną z zapytaniem. Natomiast kiedy prosiłem o to, żeby przedstawiono mi, co składa się na tak wysokie koszty dożynek, jakie konkretnie zadania, i było umówione, że na sesji, że skoro nie ma teraz odpowiedzi, to będzie odpowiedź pisemna, no to do dzisiaj tej odpowiedzi nie dostałem. I ciągle słyszę tą samą śpiewkę o inflacji i o tym, że się dużo imprez odbywa
na rynku, że firmy Ale to może to jest ten powód, windują panie ceny. przewodniczący, tych imprez Jeżeli to rzeczywiście byłby jest ten dużo. powód, no to czas czegoś zrezygnować. No, Odrzynki to jest przede wszystkim impreza, która ma promować kulturę ludową. To ma być spotkanie że tak powiem, z całą twórczością, która powstaje na wsi. Ma być to podziękowanie dla wsi, a niekoniecznie musi to być impreza charakteru rozrywkowego. Choć postrzega się to Skoro ma wydarzenie tyle jako kosztować święto zwłaszcza. województwa w pewnym sensie, w cudzysłowie. Święto województwa jest 7 czerwca. Ale mówię w cudzysłowie. I ja nie wiem, czy ty, to tam jest zdecydowanie wiele więcej imprez i to jest chyba porównywalny koszt i wtedy jest rzeczywiście święto województwa. A tu ja po prostu porównuję to, ile to kosztowało jeszcze 2 lata temu w Toruniu. No i to jest po prostu niewspółmierne, to co się dzieje w tym roku. Czyli według pana te pieniądze za dużo na te imprezy, może mniej imprez, w takim razie na co te pieniądze na przeznaczyć? Mniejszą skalę, z większym na mniejszą skalę, w takim razie na co te pieniądze ewentualnie umiarem. Przełożyć, na jakie cele? Ja bym na przykład część tych pieniędzy, na przykład na dożynki, poświęcił na promocję produktów regionalnych, tradycyjnych, ekologicznych. Część z tych pieniędzy poświęciłbym na wsparcie imprez o charakterze lokalnym, powiatowym, bo tam się w powiatach też dużo dzieje, jeżeli chodzi o wieś. A na te dożynki wojewódzkie bym przeznaczył jednak tą przynajmniej o połowę mniejszą kwotę. Może nie z takim rozmachem, nie z takim przepychem, a i tak byśmy pięknie uświęcili ten ważny dzień w roku rolnika i wsi. Na podwyżki dla pracowników Na urzędu? Pracownik, o właśnie, to jest też o co ja się często przy okazji sesji budżetowych spieram z marszałkiem, że rzeczywiście no, te pensje urzędników marszałkowskich, one są jedne z niższych w Polsce. I jest też, wydaje mi się, zły sposób, mało się wykorzystuje tego mechanizmu takiego premiowania pracowników najzdolniejszych i mamy niestety do czynienia z odpływaniem zdolnych kadr Urzędu Marszałkowskiego i między innymi z tego powodu wynika to, że trochę województwo jest opóźnione z realizacją regionalnego programu operacyjnego. Dziękuję bardzo za obecność w studiu. Musimy kończyć. Michał Krzemkowski, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości województwa kujawsko-pomorskiego. Dziękuję raz jeszcze za obecność. Dziękuję Państwu. 18:10 zapraszam. Do zobaczenia.